Szczęść Boże, Piotr Krupa, zapraszam na informacje dnia. Dzień po konwencji, na której Prawo i Sprawiedliwość zaprezentowało swój program przedwyborczy, partie tworzące Koalicję Europejską podpisały umowę dotyczącą współpracy. Polityczne zmagania o zwycięstwo w eurowyborach ruszyły na dobre. Powołujemy Koalicję Obywatelską, aby bronić Polski przed siłami antyeuropejskimi, oświadczył dziś przewodniczący Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. Musimy być wspólnie przekonani, że to jest ten czas, czas dobrej współpracy. Razem z politykami Platformy na wspólnych listach znajdą się przedstawiciele Nowoczesnej, SLD, Partii Zielonych oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego. Powołanie Koalicji Europejskiej jest aktem desperacji skompromitowanych środowisk, które kojarzą się z komunizmem, aferami i donosami na Polskę. Ich celem jest obrona swoich wpływów i układów. Napisała dziś rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Beata Mazurek. Wciąż nie wiadomo, jaki będzie podział na listach nowego tworu politycznego. Wszystko w swoim czasie. Zapowiada Bartosz Arłukowicz z Platformy. Ułożenie list nie będzie jednak łatwe, podkreśla politolog dr Jacek Sokołowski. Na pewno tłok wśród kandydatów będzie większy. Myślę, że z wielu ludzi w opozycji, którzy chętnie wybraliby się do Brukseli i już zaniechali walki o odzyskanie władzy w Polsce, tym bardziej, że ciągle perspektywy odzyskania tej władzy nie są zbyt duże. Członków koalicji łączy na razie przede wszystkim wspólny wróg, Prawo i Sprawiedliwość. Wciąż nie ma konkretnego programu. Przedstawimy program w oparciu o kwestie europejskie. Zapowiada Paulina Henning-Kloska z Nowoczesnej. Konkretnych propozycji programowych ze strony Koalicji Europejskiej nie spodziewa się wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha. Nie ma żadnej póki co propozycji programowej, nie przedstawiono takowej, a wiemy, że w tysiącu kwestii szczegółowych te poglądy są nawzajem wykluczające. Dlatego przyszłość koalicji już teraz obawia się Eugeniusz Kłopotek z PSL. Polityk był przeciwny wspólnemu startowi ludowców z innymi partiami opozycyjnymi. No bo póki co, nie ukrywajmy tego, no trochę się osłabiliśmy, no ale zobaczymy. Polskie Stronnictwo Ludowe, które kreowało wizerunek partii odwołującej się do tradycyjnych wartości, teraz będzie współpracowało ze środowiskami liberalnymi i lewackimi. Wyborcy ludowców mogą tego nie zrozumieć, mówi wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik. Więc wszystkich wrzucono do jednego worka, więc dzisiaj współczuję wyborcom Polskiego Stronnictwa Ludowego, bo oni są zupełnie pogubieni. Tymczasem Prawo i Sprawiedliwość opiera swoją kampanię na konkretnej deklaracji poprawy życia zwykłych Polaków. Proponuje m.in. wprowadzenie 500+ od pierwszego dziecka, dodatkowe 1100 zł dla emerytów raz w roku, czy zwolnienie z podatku PIT młodych ludzi do 26 roku życia. Dzisiaj my dajemy programy na stół, a nasi przeciwnicy straszą polexita. Wszystko jest przeliczone, pieniądze na to są. Stawka w wyborach do Europarlamentu jest bardzo duża, mówi dr Tomasz Teluk. Większa przewaga w wyborach do Europarlamentu będzie sugerowała dobrą pozycję wyjściową do zwycięstwa w wyborach parlamentarnych, prezydenckich. Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 26 maja. Premier Mateusz Morawiecki przygląda się skutkom ustawy o zakazie handlu w niedzielę. Całkowitego zamknięcia sklepów chce Solidarność. Innego zdania są przedstawiciele części pracodawców. Wszystko wskazuje jednak na to, że zgodnie z harmonogramem całkowity zakaz handlu w niedzielę zacznie obowiązywać w 2020 roku. Jedna, dwie, trzy, a może wszystkie. Debata o tym, ile niedziel ma być wyłączonych z handlu, nadal trwa. Ustawa mówi jednak jasno, że stopniowo z każdym rokiem handlu w niedzielę będzie coraz mniej. Ja uważam, że ustawa, która została przyjęta w dotychczasowym kształcie, dobrze działa i na pewno nie wymaga w tej chwili zmian. Jak będzie dalej, to oczywiście zobaczymy. Mówi szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział weryfikację skutków ustawy. Tu bowiem opinie są różne. Swoje mają pracownicy, inne pracodawcy. I to właśnie nacisk tych drugich według Solidarności powoduje dziś zamieszanie. Myślę, że to są znowu takie spekulacje tych pracodawców, którzy cały czas lobbowali przeciwko ustawie wielkich przedsiębiorców zagranicznych. Ale także tych polskich. Działania zmierzające do zamykania sklepów w niedzielę potępia bowiem Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. Dziś, aby pracownik mógł dorobić, zatrudnia się dorywczo na stacjach benzynowych, mówi wiceprezes ZPP Marcin Nowacki. To są patologie, które są wymuszane na pracownikach przez zakaz handlu. Stąd przypominam, że postulujemy
od samego początku, aby wycofać się z zakazu handlu w tej formule, która obecnie funkcjonuje. Innej formuły chce także Nowoczesna, która proponuje 2 wolne niedziele dla każdego pracownika, mówi poseł Mirosław Suchoń. To zapewnia z jednej strony ciągłość funkcjonowania tych małych polskich sklepików, a z drugiej strony pozwala na to, żeby jednak rodziny miały ten czas w niedzielę, żeby spędzić go razem. Nie ma żadnych przesłanek, by wprowadzać zmiany w ustawie o zakazie handlu, odpowiada przewodniczący sekcji krajowej pracowników handlu NSZZ Solidarność Alfred Bujara. Pracownicy się cieszą z wolnych niedziel. Społeczeństwo przyjęło wolne niedziele ze zrozumieniem. Solidarność chce do tego skrócenia doby pracowniczej, tak by nie kończyć pracy w sobotę o godzinie 23 i nie zaczynać w poniedziałek w porze nocnej. Dziś Polakom potrzeba przede wszystkim stabilizacji, mówi poseł Grzegorz Długi z Kukiz15. Zostawmy tak jak jest, nie idźmy już w rozszerzenie, w zaostrzenie i tak dalej. Przyzwyczajmy się wszyscy i przyzwyczajmy nasze rodziny, naszych sąsiadów, naszych kolegów i koleżanki, nawet jak mają inny pogląd, do tego, że w niedzielę po prostu sklepy są zamknięte. Emocje w dyskusji studzi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. W resorcie nie są prowadzone na ten temat prace. Zresztą projekt, który jest w Sejmie i zupełnie nie odnosił się do tego aspektu zmiany harmonogramu wdrażania ograniczania handlu w niedzielę, nie był projektem, mówię, rządowym czy przygotowanym przez ministerstwo, tylko poselskim. To właśnie projekt poselski ma uszczegółowić choćby te zapisy związane z placówkami pocztowymi, tak by sklepy nie mogły dłużej udawać właśnie takich placówek. Nie można dopuszczać do takich sytuacji, że będą się jakieś sklepy, sklepiki czy centra handlowe przekształcały w dworce kolejowe czy w urzędy pocztowe, bo te tytuły im nie przysługują. Podsumowuje Krzysztof Dośla, przewodniczący Gdańskiej Solidarności. Od 2020 roku zakaz handlu obejmie wszystkie niedziele. Wyjątki będą stanowić ostatnie niedziele stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia, a także 2 niedziele przed Bożym Narodzeniem i ta poprzedzająca Wielkanoc. Jeżeli umieszczamy członka rodziny w całodobowym ośrodku opiekuńczym, najpierw sprawdźmy oferowane tam usługi, zachęca Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Można to zrobić m.in. w ośrodkach pomocy społecznej. Czasem bywa tak, że na starość nie ma wokół nas bliskich, którzy mogliby się nami zająć. Wyjściem z sytuacji są m.in. rodzinne domy pomocy czy domy pomocy społecznej DPS. Przed podpisaniem umowy z daną placówką warto jednak zwrócić uwagę na jej zapisy, zachęca Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Należy sprawdzić przede wszystkim 2 kwestie: oferowane usługi oraz zapewniane warunki życia. Można to zrobić w każdym ośrodku pomocy społecznej. Jeśli całodobowa placówka opiekuńcza jest prywatna, warto sprawdzić, czy znajduje się w rejestrze wojewody. Gdy członek naszej rodziny jest już w ośrodku, trzeba także zwrócić uwagę na właściwą opiekę. Jeśli istnieją podejrzenia, że podopieczny jest źle traktowany przez personel ośrodka, należy zgłosić ten fakt do kierownika DPS. Skargi można składać również w gminach, powiatach czy urzędach wojewódzkich. Aby skierować członka rodziny do DPS, konieczna jest ocena stanu jego zdrowia oraz sytuacji rodzinnej. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaznacza, że umieszczenie członka rodziny w domu pomocy społecznej jest ostatecznością. Być może jeszcze w tym roku w życie wejdą przepisy, dzięki którym Uber oraz podobne firmy będą musiały płacić w Polsce należne podatki. Obecnie zagraniczni przewoźnicy, a właściwie pośrednicy przewozów, skutecznie omijają prawo. Firma przewozowa Uber zacznie płacić w Polsce podatki. W ciągu najbliższych tygodni przepisy w tej sprawie ulegną zmianie, zapewnia szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. W zeszłym tygodniu stały Komitet Rady Ministrów przyjął rozwiązania legislacyjne, które doprowadzą między innymi do tego, że Uber zacznie płacić podatki w Polsce. Do tej pory płacił wyłącznie w Holandii. Oczywiście, żeby to się stało, to jeszcze Rada Ministrów musi przyjąć tę ustawę i parlament. Nowe prawo wejdzie w życie najprawdopodobniej jeszcze w tym roku, choć nie będzie to łatwe, zaznacza ekonomista Konrad Gadomski. Ze względu na przepisy prawa międzynarodowego Uber może być zarejestrowany w Holandii i świadczyć usługi w Polsce ze względu na nasze umowy z Unią Europejską, ze strefą Schengen przede wszystkim.
Sprawa, aby zmusić Ubera do opłacania podatków w Polsce, jest tak naprawdę nieco skomplikowana. Już wcześniej rząd próbował rozwiązać te kwestie, jednak ze względu właśnie na zagraniczne naciski bezskutecznie. To, że firma Uber nie płaci podatków w Polsce, no można by nazwać skandalem, gdyby nie to, że inne wielkie firmy zagraniczne także unikają opodatkowania. Mówi politolog profesor Tadeusz Marczak. Uber odpiera zarzuty i mówi, że podatki płaci. Po części to prawda, ale tylko po części. Kiedy przewoźnik polski dla Ubera, za pośrednictwem Ubera robi przewóz polskiego klienta, wystawia fakturę VAT, która jest generowana automatycznie i podatek VAT zostaje w Polsce, więc jakby duża część podatków już dzisiaj jest płacona w Polsce. Nie są płacone przez Ubera te podatki dochodowe, które Uber zarabia na swojej prowizji. Dzięki temu Uber może wprowadzać konkurencyjne ceny znacznie niższe niż w korporacjach taksówkowych, dlatego taksówkarze protestują. Spór polega na tym, że istnieje w tej chwili dosyć duża nierównowaga. Z jednej strony aplikacja Ubera, nie wymagająca żadnych zezwoleń, licencji, a z drugiej strony wymagania w stosunku do korporacji taksówkowych, polegających na tym, że muszą mieć licencję, prawda, znać topografię terenu i wnosić stosowne opłaty. Wyjaśnia profesor Zdzisław Kordel. Kolejną manifestację przeciwko Uberowi taksówkarze planują już na 8 kwietnia. Wyjścia z sytuacji są dwa. Albo nakładamy te wysokie restrykcje na wszystkich uczestników rynku, i to jest rozwiązanie, któremu my się generalnie sprzeciwiamy. No, z punktu widzenia wolnościowego no, chcielibyśmy, żeby jak najwięcej branż funkcjonowało w sposób swobodny, no, żeby nie wejście na rynek w jakiejś określonej branży nie było obwarowane mnóstwem regulacji i wymagań. I drugim rozwiązaniem, no, które wydaje się być bardziej optymalne, jest obniżenie tych warunków, tych granic wejścia na rynek dla wszystkich jego uczestników. Mówi Jakub Bińkowski ze Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Bardziej prawdopodobna wydaje się pierwsza opcja. Wiadomo już, że nowe regulacje w sprawie Ubera będą zaostrzone i nie dotyczą one tylko odprowadzenia należnego podatku. Kierowcy przewoźnika będą musieli także odbyć badania psychofizyczne. W Malborku przysięgę złożyło 80 nowych żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Uroczystość była zwieńczeniem 16-dniowego szkolenia w ramach programu Ferie z WOT. Sztandaru wojskowego bronić. Sztandaru wojskowego bronić. Za sprawę mojej ojczyzny. Za sprawę mojej ojczyzny. W potrzebie krwi własnej ani życia nie szczędzić. W potrzebie krwi własnej ani życia nie szczędzić. Tak mi dopomóż Bóg. Tak mi dopomóż Bóg. W Malborku 88 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej złożyło przysięgę. Jest to punkt kulminacyjny 16-dniowego szkolenia, które żołnierze odbyli tutaj na terenie garnizonu Malbork. Mówi szef sztabu 71. Batalionu Lekkiej Piechoty w Malborku major Jarosław Kwiatkowski. Intensywny kurs odbył się w ramach programu Ferie z WOT. Była to szczególna okazja, zwłaszcza dla tych, którzy nie mogą pozwolić sobie na kilkumiesięczne szkolenie. Tutaj nie ma ludzi, którzy nie byliby zmotywowani do służby. Nasi ochotnicy są naprawdę patriotami. Są ludźmi, którzy chcą służyć swojej ojczyźnie, chcą służyć swojej małej ojczyźnie, swojej rodzinie, swoim bliskim. Są to prawdziwi patrioci. Mówi rzecznik 7. Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej komandor Dariusz Dębski. Pan Sławomir do WOT wstąpił razem z córką Oliwią. Byliśmy nieraz na strzelnicy, złapała troszeczkę tego wszystkiego, stwierdziła, że może być to dla niej, więc jesteśmy tutaj i jest chyba wszystko okej. Okay. Żona i matka pani Aleksandra jest dumna i oczywiście kibicuje. Jestem pełna podziwu dla mojego dziecka, ponieważ kiedyś no, nie spodziewałabym się, że pójdzie w tym kierunku. Ale myślę, że poniekąd chyba spełniła takie moje ukryte marzenie, bo ja kiedyś marzyłam o tym, żeby pójść do wojska. Ale kiedyś przyjmowano tylko mężczyzn. Dziś do Wojsk Obrony Terytorialnej może wstąpić każdy. Pani Anna na co dzień jest lekarzem dentystą. Chciałam spróbować takich klimatów, sprawdzić siebie przede wszystkim i może da mi to jakieś nowe możliwości. 1/4 zaprzysiężonych dziś w Malborku to właśnie kobiety. To 16-dniowe szkolenie, które mają za sobą, to było naprawdę pełne trudu, wysiłku, szkolenie, któremu wszyscy sprostali. Wszyscy sprostali. Ani jeden żołnierz, który zgłosił się do nas, 16 dni temu nie zrezygnował. Teraz wszystkich zaprzysiężonych do Wojsk Obrony Terytorialnej czeka jeszcze 3-letnie szkolenie rotacyjne.
Wspierani przez USA bojownicy syryjskich sił demokratycznych w ciągu kilku dni powinni zlikwidować ostatnią enklawę tzw. państwa islamskiego. Będzie to oznaczać całkowity upadek samozwańczego kalifatu. Obecnie ofensywa została wstrzymana, by zapewnić ewakuację cywilów z terenów zagrożonych walkami. Wszystko wskazuje na to, że upadek ISIS w Syrii jest już bardzo bliski. W rękach dżihadystów jest już niewielka część terenu obleganego przez siły syryjskie. Dr Łukasz Federek wskazuje, że w Syrii toczą się ostatnie walki. To jest oczywiście mały wycinek tylko tego, co się dzieje w Syrii, ale bardzo istotny z punktu widzenia bezpieczeństwa Europy, ponieważ w toku tych walk dochodzi do przekazania dużej ilości jeńców, czy też przejęcia dużej ilości jeńców, którzy są bojownikami bądź małżonkami i dziećmi bojowników państwa islamskiego. W świetle deklaracji Donalda Trumpa o wycofaniu z Syrii, z wschodniej Syrii, pojawia się dylemat, co dalej, jakie dalsze będą losy tych osób. Prezydent USA Donald Trump apeluje, by Wielka Brytania, Francja i Niemcy przyjęły z powrotem ponad 800 bojowników organizacji Państwo Islamskie ujętych w Syrii oraz by postawiono ich przed sądem. Jednak kraje te wciąż nie uporały się z dżihadystami działającymi na terenie Europy. Ostatnio w Niemczech miała miejsce obława na muzułmańskich radykałów. Na celowniku śledczych znaleźli się radykalni muzułmanie, którzy według prokuratury mieli przygotowywać się do wyjazdu na wojnę w Syrii. Mimo pewnego kagańca poprawności politycznej, co bardziej rozsądni, a i odważni analitycy od dłuższego czasu wskazują, że zwarte środowiska imigranckie w sposób naturalny stanowią zaplecze dla radykalnych grup ekstremistycznych. Mówi profesor Krzysztof Kubiak. 12 mężczyznom w wieku od 26 do 31 lat zarzuca się przygotowywanie aktu zagrażającego bezpieczeństwu państwa. Oczywiście pod żadnym pozorem nie można stawiać znaku równości. Muzułmanin równa się terrorysta. Ale czy to doświadczenia z Londynu, czy doświadczenia z Madrytu, czy doświadczenia francuskie wskazują, że macki organizacji islamistycznych szczególnie głęboko zapuszczane są tam, gdzie muzułmanie znajdują się w sytuacji społecznie nie najlepszej, a hasła radykalnych imamów padają na podatny grunt. Od 2012 roku na dżihad do Syrii i Iraku wyjechało z Niemiec 1050 osób. 150 z nich zginęło, a 1/3 wróciła do Berlina i innych miast. Teraz problem, co z nimi zrobić. Widać, że służby specjalne w Niemiec, czy szerzej mówiąc państw zachodnich, słabo monitorują tego typu środowiska, że te osoby spokojnie mogą działać i sprawa się ujawnia dopiero na etapie, kiedy piszą o tym media. Mówi doktor habilitowany Aleksander Głogowski, ekspert wskazuje na kolejny problem związany z migracją. Pojawiają się tutaj poważne głosy, żeby dopuszczać osoby, które są nowymi Niemcami może tak, do służby w Bundeswehrze, a więc osoby te będą przeszkolone wojskowo w armii, która no może przeżywa jakieś kłopoty, ale na pewno pod względem wyszkolenia jest jedną z lepszych armii w Europie. Choć wojna w Syrii dobiega końca, to nie skończyły się problemy z radykalnym islamem. To wszystko w tym wydaniu Informacji Dnia. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne. Do zobaczenia. Z Panem Bogiem. Cześć Boże, moja kochlik, zapraszam na prognozę pogody. W nocy w naszym kraju będzie dość chłodno, z temperaturą od -2 stopni na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu do 3 w Gdańsku. Jutro rano w kotlinach górskich możliwe mgły. W ciągu dnia najwięcej chmur pojawi się na Pomorzu, na Warmii i w środkowych regionach. A nad pozostałym obszarem również pochmurno, ale może się przejaśnić. Słabe opady deszczu lub mrzawki możliwe na Warmii, zachodzie Mazur oraz na północy Mazowsza. Najchłodniej w Olsztynie i w centrum 4 stopnie, a najcieplej na zachodzie, tam do 9. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z zachodu. Ciśnienie spadnie i wyniesie 1035 hektopaskali. A już teraz prognoza na kolejne dni. Zapraszam.
We wtorek będzie pochmurno. Od Wyżyny Sandomierskiej po Podkarpacie i Małopolskę opady deszczu lub mrzawki, a w górach może padać śnieg. Na termometrach od 5 stopni na południowym wschodzie do 9 na zachodzie. Powieje umiarkowany i silny wiatr z północnego zachodu. W środę na południowym wschodzie zachmurzenie duże, a nad pozostałym obszarem mniej chmur z przejaśnieniami. W górach możliwe opady śniegu. Najchłodniej w Lublinie, Rzeszowie i w Krakowie 5 stopni, a najcieplej w Szczecinie tam do 11. Będzie wiał słaby i umiarkowany wiatr z zachodu.